Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi. Dziś startuje projekt tak zwany systemowy pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii. Co to za projekt? Rzeczywiście dzisiaj mamy konferencję inauguracyjną, spotkanie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe dotyczące projektu Fascynujący świat nauki i technologii. To jeden z projektów, który będzie realizowany w ramach tak zwanej specjalnej strefy depopulacyjnej. Projekt skierowany do wszystkich szkół podstawowych w regionie i wszystkich uczniów tychże szkół. Kogo projekt obejmie? Wszystkich uczniów wszystkich szkół? To wszystkie szkoły podstawowe, wszyscy uczniowie, proszę państwa, 45 tysięcy uczniów, minimum 350 szkół. Łącznie zajmiemy się około 180 tysiącami uczniów, ponieważ oni w różnych zajęciach będą brali udział. Więc jest to olbrzymia liczba przez najbliższe 2 lata. W projekcie pewien element diagnozy uczniów, czyli stanu posiadania ich kompetencji, umiejętności, ewentualnie przeszkód w nauce i danie im zajęć zarówno w szkole, jak i zajęć poza szkołą. Zajęć związanych z rozwojem jego kompetencji, rozwojem kreatywności i postrzegania naszego świata otaczającego nas w sposób taki fascynujący, czyli wzbudzenie fascynacji światem. Panie dyrektorze, to założenia, a jak to w praktyce będzie wyglądało? W praktyce wyglądać będzie tak, że przeprowadzimy badania wszystkich uczniów w szkole. Specjalny program diagnostyczny szkoły dostaną i zostaną uczniowie zdiagnozowani. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach na podstawie tej diagnozy w szkole, którą doposażymy w pewnego rodzaju urządzenia i sprzęt, aby można te zajęcia ciekawie poprowadzić. Będą też instruktorzy, czy to będą robili nauczyciele? To będą robić nauczyciele, którzy otrzymają pewną wiedzę, ale w innym projekcie z kolei. Natomiast uczniów wyrywamy ze szkoły, wywożąc ich w teren. W teren to znaczy do instytucji kultury naszego regionu, do gospodarstw edukacyjnych, których sieć powstanie przy okazji realizacji tego projektu. Oraz zabierzemy ich do czegoś, co w tej chwili już częściowo powstało, czyli do takiego Centrum Nauki i Eksperymentu Regionalnego, które staje na ulicy Dibuła częściowo, a częściowo również poza Opolem w ośrodku szkoleniowym naszym w Liwkach. A co tam będzie w tym centrum? W Centrum Nauki i Eksperymentu pracownie eksperymentalne, tak zwany odwrócony Kopernik. Zaobserwowaliśmy zjawisko, że w Koperniku wchodzą dzieci, fantastycznie się bawią, ale są poświęcone... Tak, warszawskim, ale są pozostawione same sobie. Tak jest w wielu parkach naukowych na świecie. Natomiast my stwierdziliśmy, że uczeń powinien wejść do pomieszczenia, które jest tematyczne i którym opiekuje się animator i podpowiada dzieciom albo wyjaśnia, co się dzieje. I w taki sposób zrealizowaliśmy już częściowo pracownie, które mieszczą się na ulicy Dybuła w Opolu, ale będziemy je rozwijać teraz w stronę pracowni zdolności matematycznych, związanych z obliczeniami, związanych z wnętrzem ziemi, z biochemią, może trochę z awioniką. No to takiego fascynującego świata, również świata, który jest ponad nami, czyli nieba. Między innymi obserwatorium astronomiczne i w ramach projektu 2 obserwatoria takie, planetaria, będą jeździć do szkół. Uczniowie będą na swoim podwórku mogli wejść do takiej kopuły i zobaczyć, jak dzisiaj będzie wyglądać niebo i gwiazdy nad nami. Wspomniał pan o czymś takim jak gospodarstwo edukacyjne. Co to takiego? Dzisiaj mamy dużo już gospodarstw, ludzi, którzy żyją niejako z tego, że bliżej natury pokazują dzieciom, jak funkcjonuje świat. Chcemy na wzór innych państw wysoko rozwiniętych zbudować sieć gospodarstw edukacyjnych, czyli gospodarstw, gdzie dziecko wchodzi i ma pewien tok edukacyjny lekcji związany z realizacją podstawy programowej. Zajęć kreatywnych na powietrzu, zajęć bliżej natury. No, między innymi taka część ekologiczna, agroturystyczna. Bardziej edukacyjna, powiązana z ekologią i z agroturystyką, ale po to, żeby dziecko wiedziało, że po mleko nie idzie się do lodówki, tylko że mleko bierze się raczej od krowy, a w pudełku znajduje się jako produkt, który wytwarza krowa. Ile to będzie kosztować? No cóż, to będzie kosztować, proszę państwa, 30 milionów złotych przez 2 lata, przy czym zwracam uwagę na skalę. 350 szkół, 45 tysięcy dzieci razy 4, bo tak należy powiedzieć, to jest 180 tysięcy dzieci. Codziennie będziemy potrzebowali około 15 do 20 autobusów wożących po województwie od dzieci na różne zajęcia do instytucji kultury, kina, teatru, muzeum, czasem i miejsc pamięci. Bo i to musimy również uczniom pokazać. 2 lata, kiedy startujecie? Startujemy, w zasadzie wystartowaliśmy już w marcu, ale na etapach organizacyjnych. Dzisiaj jest pierwsze spotkanie związane z wyjaśnieniem celu projektu organom prowadzącym, czyli tym, którzy są zarządcami szkół
i za moment będą spotkania z dyrektorami szkół i projekt startuje już w sensie takim produkcyjnym, cudzysłowie. No te pierwsze zajęcia właśnie. Czyli pierwsze zajęcia. Pierwsze zajęcia będą odbywać się już w maju. Pierwsi czyli uczniowie jeszcze w tym roku szkolnym. Tak, jeszcze w tym roku szkolnym będą przychodzić uczniowie i przyjeżdżać na pierwsze zajęcia. Panie dyrektorze, mówił pan, że to jeden z pilotażowych projektów w ramach specjalnej strefy demograficznej. No, ja nie bardzo widzę związek, przyznam się szczerze. W jaki sposób jakby tego typu zajęcia nastawione na dzieci mają pomóc w zahamowaniu depopulacji opolszczyzny? No cóż, jadąc tutaj zastanawiałem się, czy to pytanie padnie i ono padło. Oczywiście, szanowni państwo, to jest tak, że no chyba chcemy mieszkać tam, gdzie żyje się lepiej. Chcemy mieszkać tam, gdzie uczniowie, nasze dzieci czują się lepiej. Naszym zadaniem akurat w tym obszarze jest stworzenie takiej szkoły, czyli poprawa takich warunków funkcjonowania szkoły, aby uczeń w niej czuł się lepiej i również nauczyciel czuł się dobrze. I to jest nasze zadanie, bo my zajmujemy się edukacją. Jeśli w obszarze naszego regionu będziemy mieli sprzyjające mieszkańcom warunki, a mieszkańcem jest uczeń, to do tego regionu, mamy nadzieję, będą oczywiście wracać ludzie. Bo dzisiaj proszę zobaczyć, Polacy są mało mobilni, w sensie podróże po kraju, bardziej mobilni, zabierają wszystko i wyjeżdżają gdzieś na zewnątrz. A po kraju zaczną wędrować za chwilę, szukać lepszych miejsc życia. A Polszczyzna jest ciekawym regionem i wydaje mi się, ze swoją infrastrukturą i położeniem geograficznym może przyciągać mieszkańców pod warunkiem spełnienia pewnych, utworzenia pewnych warunków, którym jednym z elementów jest edukacja, która jest bardzo ważna. Czyli warunki poprawnej, ciekawej, kreatywnej edukacji. Czyli jak rozumiem, nie takie oddziaływanie bezpośrednie, ale pośrednie, tak? Poprzez tworzenie lepszego klimatu. Czyli ja nie wiem, czy wypada o tej porze mówić o działaniach bezpośrednich związanych ze strefą depopulacyjną, trochę tak humorystycznie. No tak. Szanowni państwo, ale do tego tak się nie da. Gdyby się dało w audycji radiowej, to pewnie byśmy dzisiaj to zrobili. Szanowni państwo, ale i panie redaktorze, chcemy stworzyć lepsze warunki sprzyjające rozwojowi ucznia. A każdy z nas jako rodzic chce, żeby jego dziecko rozwijało się dobrze. 2 lata. Jest szansa potem na kontynuację, jeśli się okaże, że projekt spełnił oczekiwania? Myślę, że projekt spełni oczekiwania, bo do tej pory mamy takie doświadczenie, że wręcz dzieci i szkoły wpraszały nam się na zajęcia, do naszych zajęć, niż odwrotnie. Natomiast w tej chwili zajmujemy się uczniami szkoły podstawowej i zakładamy, że tymi uczniami będziemy zajmować się w następnych latach, wędrując z nimi poprzez szkołę gimnazjalną i szkołę ponadgimnazjalną. Ale przyjdą nowi uczniowie do podstawowej. Ale oczywiście nie możemy zaniedbać uczniów nowych, bo to oznaczało, że nasza strefa nie spełnia wymogu, bo nie ma uczniów nowych. Ciąg jak gdyby zdarzeń i ciąg edukacyjny, logiczny musi to następować i będzie następował. Wspomniał pan o jeszcze jednym projekcie nastawionym na nauczycieli, po to, żeby oni z kolei przygotowali się do tych zajęć. To też w ramach strefy, tak? W ramach specjalnej strefy realizowane będą jeszcze 2 projekty. Jeden to jest projekt związany z szkolnictwem zawodowym, opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy i projekt, który nazwany jest pod tytułem Neurony na rzecz ucznia i szkoły, przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku. Chcemy pokazać nauczycielom, jak nowocześnie można nauczać, jak można zmienić szkołę, nie zmieniając specjalnie albo inaczej funkcjonując w obecnych warunkach prawnych, jak i organizacyjnych. Czyli jak podchodzić do ucznia, aby pobudzać te partie umysłu, które do tej pory może nie zawsze były pobudzane, ale które też w większości nas jako mieszkańców, jako ludzi funkcjonują, a nie są wykorzystywane. Czyli podejście trochę z neurodydaktyki, nowoczesnego, kreatywnego uczenia i w miarę szybkiego uczenia uczniów, jednocześnie ukierunkowane na rozwój ucznia. A ten projekt kiedy startuje? Ten projekt będzie startował w maju dla nauczycieli. Równolegle? Tak, równolegle, ponieważ zakładamy, że nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami otrzymują w międzyczasie dawkę wiedzy, co możemy i jak możemy zmienić swoje podejście do ucznia, tak aby te metody były metodami aktywnymi, metodami, które kreują ucznia i powodują jego szybki rozwój. A ten trzeci to szkoły zawodowe, czyli dopasowanie pewnie nauczania do potrzeb rynku pracy. No to jeden z trudniejszych projektów, jak państwo sobie zdajecie sprawę, to jest ukierunkowanie na to, aby szkolnictwo zawodowe stało się swego rodzaju specjalistyczne, to aby w danej szkole była specjalność. Dzisiaj wszyscy uczą wszystkiego, tak aby te szkoły specjalizowały się w pewnego rodzaju zawodach i to w zawodach, które mają prawdopodobieństwo wchłonięcia na rynku. Stąd współpraca naszej instytucji, Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z Klubem 150, czyli z przedsiębiorcami. Pytamy przedsiębiorców, które zawody będą w tej chwili czy za kilka lat będziecie potrzebować i w ten sposób będziemy przesyłać sygnał do szkół,
kształć się w tych zawodach, ponieważ ci uczniowie po ukończeniu tych zawodów mają prawdopodobieństwo znalezienia, największe prawdopodobieństwo znalezienia pracy i tu byśmy chcieli, proszę Państwa, też, aby uczniowie klas ostatnich, już w ostatnich klasach założyli swoje firmy i przez rok funkcjonowali już w swoich firmach. Zobaczymy, czy ten eksperyment nam się uda, ale to jest najciekawszy element w mojej ocenie, ponieważ to jest element działania strefy. Jeśli młody człowiek kończy szkołę i ma swoją firmę umocowaną na rynku i znajdzie w tym czasie swoją drugą połowę, bo to jest taki wiek, no to nie pojedzie nigdzie, zostanie tu. Jak zostanie tu, to stworzymy mu sprzyjające warunki, żeby jego dzieci rozwijały się w sposób taki, jaki by chcieli. Do tego projektu pewnie wrócimy, a relacje z dzisiejszej konferencji oczywiście na antenie Radio Opola. Naszym gościem był dzisiaj Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu Redaktorowi.